Stanisław Baranowski. Witam serdecznie w głównym wydaniu Zakonius. 9 luty 2022 rok. Imieniny obchodzą Bernard, Cyryl, Mariusz i Nikifor. Do końca roku pozostało 325 dni. 9 luty to Światowy Dzień Pizzy. Sobotnie wieczory to czas, kiedy na świecie zjadane jest najwięcej pizzy w całym tygodniu. Najwięcej pizzy jedzą Norwegowie, aż 5,5 kg na mieszkańca rocznie. Najczęściej wybierane składniki do pizzy to pieczarki, szynka, papryka, salami i cebula. USA sprzedaje się 350 kawałków pizzy na sekundę. W dzisiejszym programie porozmawiamy o Igrzyskach Olimpijskich. Igrzyska Olimpijskie, zarówno te letnie, jak i zimowe, to największa międzynarodowa impreza sportowa na całym świecie. Pierwsza ceremonia otwarcia igrzysk miała miejsce w 1908 roku w Londynie. Defiladę podczas tej uroczystości prowadziła reprezentacja Grecji. Ceremonia zapalenia znicza olimpijskiego miała miejsce po raz pierwszy w 1928 roku podczas igrzysk w Amsterdamie. Zwyczaj przenoszenia ognia z Olimpii zapoczątkowano w 1936 roku od igrzysk w Berlinie. Pierwszy medal olimpijski dla Polski wywalczyła w roku 1924 czwórka kolarzy torowych w składzie Franciszek Szymczyk, Jan Łazarski, Józef Lange i Tomasz Stankiewicz. Był to medal srebrny. Najstarszym medalistą Igrzysk Olimpijskich jest Oskar Słachn ze Szwecji. Zdobył srebrny medal w strzelectwie w 1920 roku w Antwerpii, mając 72 lata. W 1960 roku w Rzymie zorganizowano pierwszą paraolimpiadę. W 1980 roku Coca-Cola stworzyła pierwszego robota, który tańczył na lodzie. Kobot był gwiazdą zbiórki charytatywnej podczas zimowych Igrzysk Olimpijskich w USA. Z kategorii Znani Polacy. Jacek Karpiński urodził się 9 kwietnia 1927 roku w Turynie. Stworzył pierwszy na świecie komputer personalny o nazwie minikomputer K202. Urządzenie to miało rozmiar walizki i działało o wiele szybciej od komputerów, jakie były dostępne w Polsce, które były wielkości pokoju. Oprócz komputera na swoim koncie posiadał także takie wynalazki jak maszynę do przewidywania prognozy pogody, robota sterowanego głosem oraz skaner do wczytywania tekstu. Dziękuję. Z kategorii żarty, żarciki, suchary też. W restauracji zdenerwowany gość zwraca się do kelnera. Czy może mi pan powiedzieć, co ta mucha robi w moim lodzie? Czy ja wiem? Może jeździ na łyżwach. Teraz mam dla widzów pytanie. Co ma fryzjer w lodówce? Ma szynkę. Ostatni żart. Mama pyta Kubę. I jak tam wasz nowy nauczyciel? Chyba niewiele wie. Cały czas się coś o nas pyta. Jakbym miała takiego nauczyciela, to też bym uważał, że jest słaby. A więc, główne wydanie Zakonius przygotowali dla was Stanisław, Adam i Ada. Dziękuję.